Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy w historii polskiego sądownictwa powiedział bardzo wyraźnie, że ten święty artykuł 18 Konstytucji, na który powołuje się prawica, na który powołuje się Kościół, na który powołują się konserwatyści, tak naprawdę nie stanowi żadnej przeszkody do tego, aby polskie państwo uznało legalnie czy prawnie pożycie par jednopłciowych. Więc dzisiaj tak naprawdę poczułem, że najwyższe instytucje sądowe stoją po mojej stronie. Najwyższe instytucje sądowe w tym państwie, w moim państwie, zauważyły mnie, widzą, że takie osoby jak ja, jest nas setki tysięcy, miliony, chcemy żyć w spokoju, chcemy żyć w godności, pracujemy dla tego państwa, płacimy podatki, jesteśmy patriotkami, patriotami i mamy pełne prawo oczekiwać, że nasze państwo będzie nas widziało. Tak. Po raz kolejny, po wyborach w 2023 roku, Lewica znów złoży projekt ustawy o równości małżeńskiej i o związkach partnerskich, bo po prostu miłość to miłość. Widzi pan oczyma wyobraźni Donalda Tuska, który podnosi rękę za projektem równości małżeńskiej? No nie widzę dzisiaj Donalda Tuska, który wycofywałby się rakiem ze swoich obietnic. Jeśli Donald Tusk jest tak postępowy, czy stał się tak postępowy, jak twierdzi w ostatnich miesiącach, to jestem o Donalda Tuska spokojny. Była szansa w 2014-2015 roku, aby takie ustawy weszły w życie. Niestety stchórzono, więc dzisiaj oczekuję, że Platforma Obywatelska naprawi swój błąd tchórzostwa i jak jeden mąż i jedna żona w przyszłej kadencji podniosą rękę za równością małżeńską i związkami partnerskimi.